Nazwą? Co mnie obchodzi, że to była ostatnia? Tak się nie robi. Nie przejmę się. Przejedziemy się na trochę ochłonie i zanim wrócimy, wszystko będzie w porządku. Jasne, przegapiłeś zjazd, co? Czy to wygląda jak Nowy Orlean? Nie. Dobra robota, stary. Przegapiłeś zjazd. Skąd miałem wiedzieć? Nic mi kurwa nie powiedziałeś. Stary, robię skręta, nie? Nie da się jednocześnie skręcać i patrzeć na mapę. Wybieraj. Jakbyś jej tak nie wkurzył, w ogóle by nas tu nie było. Nie zwalaj tego na mnie, okej? Tiama już dawno się na mnie wzięła. Tiama, o czym ty mówisz? Tiama jest kompletnie szajbnięta. Jak ona ściska zwieracze przy pierdzeniu. Ześwirowała, stary. Mówię ci. Czy to jest Jama? Twoja mama. Brzmiowe zwierzęta, boi. Jak możesz słuchać tego gówna? Co się wygłupiasz, stary? Mówiłem ci, że to mnie nakręca. Muszę wejść w nastrój przed karnawałem. Ty białaś się bez poczucia rytmu. Siedzisz cały dzień przed domem, zamiast się w to wkręcić. Ty świetnie czujesz muzę. Przynajmniej nadążam. Słuchasz ACDC z Łamasie. W jakim ty wieku żyjesz? Przynajmniej wiem, jaki mam kolor skóry, a ty pieprzone życie udajesz czarnego. Przypominasz mi tego błazna, jak mu tam... Ice Cube. Ice T. Jak leci? Vanilla Ice. Właśnie. Nawet nie zaczynaj. Co mi jasne? I jeszcze nosisz ciemne okulary w środku nocy. Lekarz je przepisał. Brakuje ci tylko Mustanga. Ale masz Saba. W sumie podobna bryka. Mów co tylko, kurwa, chcesz. Możesz nawet jechać po mojej matce, ale nie nazywaj mnie Vanilla Ice. Mówię kurwa serio. Rób tak dalej, a zostawię cię przy tej drodze. Sam pojadę do Mardi Gras. Nie, stary, jak rzadko widzę. Wyrzuć to. Mówię serio, wyrzuć to. Zamknij japę i patrz na drugie. Sam zamknij, kurwa, japę. Mamy prawie 30 gramów tego gówna. Wyrzuć to, skręcimy nowego janta. Patrz na drogę i jedź prosto. Z nazwiskiem Schatzberg. Nie masz czym się przejmować. Właśnie o tym mówię. Nie słyszałeś o tych dwóch Żydach, którzy jechali przez Mississippi kilka lat temu? Nie. Stary, przejebana sprawa. Powiesili ich, kurwa, za jaja i odjechali. Tylko dlatego, że byli Żydami. Pewnie zasłużyli.
Co ty pierdolisz? Nie chcę nikogo urazić. Witamy w FARC. Posiadanie nielegalnych narkotyków surowo wzbronione. Podajemy informacje o zbiegłym więźniu Tyronie Brown z zakładu karnego w Lexington. Po 2 dniach poszukiwań władze nie natrafiły na żadne ślady. Śledztwo trwa. Zalecamy zabezpieczenie drzwi wejściowych, a także samochodów. Szeryfie, jest pan tam? To Weed. Mów, Weed, tu Haggard. Szeryfie, chyba mamy problem. Przed chwilą sąsiedzi Robertsów usłyszeli u nich strzały. Mam to sprawdzić? Cholera. Co pan mówił? Powiedziałem cholera, Weed. Wezwij strażników. Już tam jadę. Chryste, wystarczy już tego gówna. To jest zajebiste złotko. Posłuchaj tego. Co to kurwa było? Nie wiem. Może powinniśmy zawrócić. To pewnie jakiś szczur, daj spokój. Serio, chyba wjechaliśmy w psa albo coś. Musimy zawrócić. Lepiej nie, stary. Wpakujemy się w kłopoty. Może to Lesie albo inny świrus? Ma teraz skręcać się z bólu, bo my się nie zatrzymamy? Nie mógłbym z tym żyć, stary. To zła karma. Nie wiedziałem, że Żydzi wierzą w karmę. To tutaj? Nie wiem, stary. Pomóż szukać, sukinsynu. Czego? Szczura? Gdzie? To tutaj, widzisz? Kurwa, ja pierdolę. Pierdolę, stary. O kurwa. Co my teraz zrobimy? Muszę zadzwonić do mamy.
O kurwa. Przerąbane. Szczur, sukinsynu. Co zrobimy? Chyba go rozwaliliśmy. Bez jaj. Tak myślisz? Przyjrzyj się. Skurwysyn nie żyje. Jesteś mordercą. Kurwa, nie widziałem go. Wylazł przed samochód bez ostrzeżenia. Ty nie chciałeś się nawet zatrzymać. Ale nie ja prowadziłem. Nie wierzę. Walnęliśmy w kolesie, ale nie jesteśmy nawet w połowie drogi. Będziemy mieć kłopoty. My? My, a kto? Ty. A więc tak chcesz się bawić. Świetny z ciebie kumpel. Posłuchaj, Josh. My nie siedzieliśmy za kółkiem, kiedy rozwaliłeś tego kolesia. Za to ty za nim siedziałeś. Ale z ciebie kutas. Mówię jak jest. Spokojnie, wyluzuj. Jesteśmy w jakimś wygwizdowie. Jestem jedynym świadkiem. Stać. Powiedziałem stać. Ani kroku. Ręce do góry. Dobra, Wit. Przeszukaj ich. Dobry wieczór, panienki. Nóżki szeroko, ale już. Jak się dzisiaj mamy? Dobrze, a pan? W porządku. Są czyści, szeryfie. Niezła lalunia. Nie macie chyba przy sobie narkotyków? Nie. Na pewno? Szeryf tego nie lubi. Co tam mamy, Wit? Niewiele. Chyba są w porządku. To dobrze. Ten rozjechany zwierzak to Tyron. Zadzwoń do federalnych, że to koniec pościgu. Odwróćcie się. Niech się wam przyjrzę. Pokażcie dowody. Oczywiście, sir. Jak się pan ma? No proszę. Jesteście tak śliczni, że chyba się posikam. Słucham? Dokąd to tak pędzicie? Do Nowego Orleanu. Jedziemy na Mardi Gras. Wydawało nam się, że jedziemy wolno. Nikt cię nie pytał, luzaku. Mardi Gras. Posmakować szatańskiego napoju? Tak, sir. To znaczy nie, wasza szeryfowatość. Któryś z was ma jakieś nielegalne używki albo ukrytą broń przy sobie? A może w samochodzie? Nie, sir. Nie. Posłuchaj, Schatzberg. Niemieckie nazwisko. Irlandzkie. Irlandzkie. Widzisz, w tym hrabstwie potrącenie kogoś to przestępstwo.
zwłaszcza gdy zostawia się trupa i odjeżdża. Mógłbym was oskarżyć o morderstwo. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia ze skazanym mordercą. Pół roku temu zgwałcił kobietę i wyrzucił jej ciało z pędzącego samochodu. Co gorsza, skurwysyn sprzedawał narkotyki. Nie ma gorszej zbrodni. 2 lata temu straciłem brata przez narkotyki. Dealer wciąż mu je sprzedawał. Brat wsiadł w autobus i wyjechał z miasta. 2 godziny później autobus się przewrócił, a on zmarł. Zabiły go narkotyki. Straszna strata. Straszna strata, sir. Był pan bliski? Był moim bratem. Ale wy wyglądacie mi na porządnych młodych obywateli. W zasadzie moglibyście schwytać groźnego zbiega, więc dam wam tylko... Co tam masz, Vic? Narkotyki. Mówiłem, żebyś to wyrzucił. Wyrzuciłem. Pewnie się przyczepił. Przyczepił ci się, kurwa, do kieszeni? Widocznie wleciał z powrotem. Jasne, dlaczego tak łżesz? Słuchaj, gdybyś nie potrącił kolesia, nic by się nie stało, prawda? Mówiłem, żebyś nie zawracał. Zajebisty jesteś, wiesz? Dzięki, taki się urodziłem. Ukrywacie jeszcze jakieś narkotyki? Nie, oczywiście, że nie. Szeryf osobiście przeszuka wasz samochód. O nie. Tak. Lepiej powiedzcie, gdzie je chowacie, a ja to załatwię. Serio? To ułatwi sprawę. Bardzo dziękujemy, ale nie mamy narkotyków. Nie bierzemy. Wszyscy tak mówią. Będzie wam tu wygodnie, panienki. Wygląda przytulnie. Gdzie mamy siedzieć? Opróżnijcie kieszenie. Jak trochę tu posiedzicie, mogą was jednak oskarżyć o zabójstwo. Ładny sygnet. Ma dla mnie wartość sentymentalną. Chcę go później odzyskać. Jasne. Jeśli stąd wyjdziecie. Co my zrobimy? Nie wiem. Nie rób sceny. Jutro się jakoś dogadamy. Nie budźcie tego brzydala. Potrafi być niemiły, jak się wkurzy. Nazywa się Dupotwarz. Dupotwarz? Tak. Dzieciaki nazwały go tak w podstawówce. Teraz to ostrzeżenie dla tych, co go wkurwią. Dzień dobry, chłopcy.
Teraz się dogadacie. Sammy, chyba tu utknąłem. Co ja ci poradzę, stary? Popisz mu jaja czy coś. Szansie, zaraz będzie chciał mnie przelecieć. Już się szykuje, żeby ci obciągnąć. Odepchnij go. Kurwa, prosto w twarz. To chyba dzięki sobie. Nie ma sprawy. Czy nie jest słodki? Prawdziwa laleczka. Dzięki za wygrzanie siedzenia. Rusz się. Nie wierzę, że posadziłeś na tym tyłek. Nie usiadłem. Co obrzydliwe. Więc to wy potrąciliście Tyrona? Kogo? Ty i twój kumpel. Rozwaliliście go, tak? Właściwie to mój kumpel prowadził. Przepraszam. I po dealerze. Kurwa, stary, mamy problem. Jeszcze jaki? Muszę się wysrać. Nie mówię o sraniu. Słuchasz mnie w ogóle? Cały spuchłem. Chyba widać główkę. Ohyde, dlaczego chcesz srać tutaj? Więc to wy zabiliście Tyrona? Kogo? Tyrona, skurwielu. Nie zgrywaj, idioty. Wracaj tu. I co z tym zrobimy? Przykro nam. Tak, przykro nam. Zobaczycie, jak wam będzie przykro. Czekałem na towar. 60 gramów najczystszej koki. Wisiał mi 100 dolców. Przespał się z moją dziewczyną. Suka. W sumie cieszę się, że go zabiliście. Tak, jak się nad tym zastanowić, całe szczęście, że go stuknęliście. No cóż, śmiertelne uderzenie zadał nasz samochód. Ale to ja prowadziłem. On prowadził, ja go pilotowałem. Było tak. Siedziałem z przodu na siedzeniu pasażera. To wy, gnidy, zabiliście mojego wspólnika? Wspólnika? Chyba zaszło jakieś nieporozumienie. Panie dupa... Panie... Mam pana nazywać dupotwarz, czy... Zamknij się. Kurwa, zamknij się. Mężczyzna, którego stuknęliście, był moim partnerem w interesach. Dostaliśmy właśnie duże zlecenie. Naprawdę duże zlecenie. A przez was umowa jest teraz nieważna. I co z tym zrobimy? Możemy przeprosić. Przykro nam.
Nie chcieliśmy. Co z moją koką? Koką? W sensie z kokainą? Nic nie wiemy. Straciłem przez was kupę pieniędzy. Zapłacicie mi za to, jasne? Ale jesteśmy spłukani. Kompletnie spłukani. Już prawie nie mamy kasy. Zamknij się. Spokojnie, duże. Jutro wszyscy stąd wychodzicie. Chyba nie chcecie teraz czegoś zepsuć. Jesteście moimi dłużnikami. Z tobą się policzę. Wkrótce. Dobra. Szeryf chce was widzieć. Piętnaście do dwudziestu? To był tylko ustnik. Chodzi o to, że macie powiązania z jednym z najgroźniejszych handlarzy narkotyków FARC. Powiązania? My go tylko potrąciliśmy. Na waszym miejscu, chłopcy, zastanowiłbym się nad linią obrony, zanim sprawa trafi do sądu. Sądu? Chyba nie mówi pan serio. Nigdy nie żartuję w kwestii narkotyków. One zabiły mojego brata. One zrujnują cały ten pieprzony naród. Cały ten stan to szambo przepełnione gównem, a ja siedzę w tym po uszy, jakbym sam je wysrał. Nie rozumiemy. Mężczyźni, z którymi dzieliliście cele, to najwięksi handlarze narkotyków w tym regionie. Popełniają cholerny grzech wobec naszych biednych dzieci. A co my mamy z tym wspólnego? Proszę mówić. Z tego co wiem, już macie długi u twarzy jego bandy. Coś wam wyjaśnię. Dla tych bandytów pracowało już wielu takich żółtodziobów. Jeśli nie będziecie z nami współpracować, na pewno nie będziecie ostatni. Współpracować? Według mojego planu musicie obaj wniknąć w struktury gangu, użyć swoich kontaktów i uczestniczyć w codziennych operacjach. My natomiast będziemy notować każdy sprzedany i kupiony przez nich towar. Dowiemy się, kto od nich kupuje. Wkrótce będziemy mieć pełen wgląd w ich każdą transakcję. I wtedy ich dowiemy. That's when we get to bust them. Wait. My? You want us to be your nuts? Mamy być tajniakami? Wysłannikami. Przez jakiś czas bylibyście specjalnymi wysłannikami. Albo się zgodzicie, albo dokładnie przeszukamy wasz samochód. No, jakoś musicie spłacić dług. Zabawne, że większość jego dłużników już nie żyje. To szantaż. Szerfie, z całym szacunkiem dla pana i pana odznaki, my już poznaliśmy kilku tych handlarzy
I nie ma kurwa mowy. Pasujemy. Wolę odpowiadać za posiadanie tej resztki, niż mieć z nim jeszcze do czynienia. W większości Stanów nie trafia się za to do więzienia, prawda? Czy my jesteśmy jak reszta Stanów, synku? Gdybyście trochę zwolnili, zauważylibyście napis zero tolerancji, czyli mam dość powodów, żeby was tu trzymać, póki was nie skażą. To wciąż niewielka cena za nasze życie. Kiedy mamy proces? Nie wiem. Sędzia nie wyznaczył jeszcze daty. Jesteście od teraz w areszcie domowym. Wynoście się z mojego biura. Miłego dnia. Wiem, że to nie ci dwa idioci stuknęli mojego brata. Spokojnie, syn. O nic nie zostali oskarżeni. Niby dlaczego nie? Fred pilnuj swojego gościa, jasne? Inaczej znajdę mu jakąś przyjemną celę. Czy to jest twój brat Tyron? Tak. Znaleźliście przy nim coś jeszcze? Wielką torbę kokainy. Pękła przy uderzeniu. Tego właśnie szukasz? Nie, do diabła. Ktoś inny dotykał ciała? Ci dwaj, którzy go potrącili. Gdzie są? Nie martw się, daleko nie poszli. Jam, co ty pierdolisz? Tak myślisz, głupie? To gdzie niby jest? Sygnet nie może tak po prostu zeskoczyć z czyjegoś palca. Chyba mam pomysł. No myślę, to była moja emerytura, sukinsynu. Lepiej rusz to leniwe dupsko. Tak się jakoś złożyło. Jechaliśmy sobie i nagle myślałem, że wjechaliśmy w psa, więc zawróciliśmy. A on myślał, że to szczur. Dzięki. Szczur. Myśleliście, sukinsyny, że mój brat to szczur? Raczej nie. Serio tak powiedziałem? Przestań pierdolić. Gdzie jest sygnet? Jaki sygnet? Sygnet Sharon. Kim jest Sharon? Naszą siostrą, małe. Czyli jest Tyron, Sharon i Jerome, skurwielu. Gdzie on jest? We don't nie mamy go. Would you, just
Przepraszam na moment, zaraz wracamy. Jeszcze was darla. Stary, to jakiś świr. Nie przejmuj się nim. Z takimi jak on trzeba umieć postępować. Nigdy nie ustępuj. Uwierz mi, docenią to. Siądziemy przy barze? Na co się tak gapicie? Żadne z nich gwiazdy. No już. Jedzcie. Mówiłam, jedzcie. Cholera. Bądź miła. Sama bądź miła. To nie książęta z bajki. Aleś ty okropna. Cześć, kociaczki. Jak leci? Cześć. Co podać? Jak się masz? Co podać przy stromniaku? Dla ciebie nie zdarek, laluniu. Daj nam chwilę. Dopiero weszliśmy, Chryste. Dla mnie schabowy, jajka sadzone, grzanki, sos, gofry, frytki i napój czekoladowy. I wodę. Dużo. Wszystko dostaniesz duże, kotku. Z czego się śmiejesz, chudzielcu? Słucham? No co? On jest gruby, a ty chudy, nie? Tak. To było urocze. Poproszę cheeseburgera bez ogórków i cebuli, tą małą torebeczkę majonezu, frytki i kolor. Jaki wybredny. Przyzwyczaję się. Mam dla ciebie mały prezencik. Przywiozłem z innego miasta. To dla ciebie, kochanie. Nie, sami lepiej nie. Nie zwracaj na nią uwagi. Od 2 lat nikt mi nie bzyknął. A ciebie? Radzę sobie. Siemano. Dzień dobry, Anno. Dobrze spałaś? Lepiej nie. Ta szmata aż się o to prosi. Emma i ja mieliśmy kiedyś mały romansik. Zamknij się, Weed. Albo sama ci zamknę tę jadaczkę na Boga. Dziękuję. Co tam, dziewczynki? Myślałyście o procesie? Prawdę mówiąc, nie. Kiedy ma się odbyć? Nie wiem. Szeryf nie wyznaczył jeszcze daty. Szeryf? Mówił, że sędzia to zrobi. Szeryf jest sędzią. Czy to legalne? Fatalnie. Mam się postarać o prawnika? Powodzenia. Hagarty jest jedynym prawnikiem w okolicy. Ona chyba żartuje. Ta wyższa? Podoba mi się jej. Bzyknę ją. Ta blondynka też jest ładniutka. Daj spokój, stary. Prędzej odetnie ci fiuta, niż obciągnie. To lesbijka. Przestań. Mówię ci, stary. Wyczuwam takie na kilometr. A co będzie z nami? Nie wiem, stary. Przynajmniej nie siedzimy w tym pieprzonym więzieniu. A zostać tajnym agentem? Nie ma kurwa mowy.
Nie mogę uwierzyć, że go zabiliśmy. Nigdy wcześniej nie zabiłem człowieka. A ja to kto? Charles kurwa Manson? Też nigdy nikogo nie zabiłem. Może zadzwonimy do mojej mamy? Chłemie? Nie, stary, na pewno jest tam zajęta tymi pojebami, że nie ma dla nas czasu. Stary, ja mówię serio. Ja też, jasne? Wyluzuj. Ja też się stresuję. Wszystko będzie dobrze. Chodźmy się napić. A ten cały Jerome? Chrzań go. Jerome. Kogo on obchodzi? Nie mnie, chodźmy. Masz klucz? Tak. Ale tu słabo. Jak wszyscy stali w kolejce po urodę, ta wiocha musiała stać gdzieś indziej. Cholerni wieśniacy, patrz na niego. Nie wszyscy są wieśniakami, słonko. Słucham? Patrz, tam jest. Kto? Ta kelnerka? Chyba żartujesz. To świruska. Teraz wiem, że coś z tobą nie tak. Nazwała cię grubasem, a mnie chudzielcem. Tak się nie robi. Dopiero co ją poznaliśmy. Przestań, jest w porządku. Musi być lesbijką. Wieje od niej chłodem. Spójrz na te świnie, są jak zwierzęta. Co poradzisz, jak tam pójdziesz, zrobią ci to samo. Zresztą, po co się z nimi zadawałaś? Może nie wiedziała. Jak mogła nie wiedzieć? Co jest, kotku? Dość tego, idę tam. Emo, Karol, sadzaj tyłek z powrotem na krześle. Hej! Puśćcie ją! Odsuń się dziwko, albo też dostaniesz. Ładnie to tak, mała wiedźmo. Pokażę ci, jak smakuje prawdziwy facet. Halo, młoda dama. Dokąd się niby wybierasz? Spokojnie, twarz. Wszystko w porządku? Pokazać sztuczkę? Wybierz dowolną kartę. Przyjrzyj się jej, ale jej nie pokazuj. Teraz włóż ją z powrotem. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy. To ta? Nieźle. Znam takich setki. Pokazać ci jeszcze jedną? Mam dla ciebie roboty, młode. Robotę? Dobrze. I będziemy wreszcie kwita? Tylko z tobą. Tylko ze mną? Dlaczego? Bądź przy szybie kopalni jutro o pierwszej.
kopalni? Jakiej kopalni? Za miastem. Moi chłopcy po ciebie podjadą. Nie ma sprawy, będę. Do jutra. Grzeczny chłopczyk. Ja pierdolę, co się stało? Opowiem ci później. Chodźmy stąd. Hej! Shelsberg. Tak? Niezły z ciebie osioł, wiesz? Dzięki. Nie ma sprawy. Mogli cię zabić. To wymagało odwagi. Dziękuję. Szczur? Sukin syn, myślały, że Tyron to szczur? Dokładnie. Cholera. Fakt, że Tyron był nic niewartym zboczeńcem i złodziejem. Nigdy za wiele nie myślał, aż ukradł twój sygnet. Co ty powiesz? Sukin syn sprzątnął mi sprzed nosa najlepszy możliwy towar. Pieprzony zboczeniec. Zabiję skurwiela. Może dam ci chwilę, żebyś się uspokoiła. Co? Tyron już nie żyje. Zamknij się. Sygnet jest wart $250,000. Wyjęłam go z jeszcze droższego kibla. Nie ruszaj się stamtąd. Niedługo będę. Musimy stąd wiać, stary. To jakaś masakra. Mam już potąd tego miejsca. Niby ja. Nie możemy uciec. Czemu nie? Zostawimy samochód, powiemy, że go ukradli. Pojedziemy stopem. Mamy jeszcze kilkaset dolców. Nie możemy tak zrobić. Dlaczego? Powiesz, że wóz ukradziono, dostaniesz kasę z ubezpieczenia. Nie znajdą go tutaj, ale znajdą mnie w Waszyngtonie. Co wtedy? Nie wiem. Powiesz, że miałeś sprawę rodzinną, musiałeś natychmiast wracać do domu. Nie kupię tego. Zresztą wtedy już nigdy bym jej nie zobaczył. Zaraz. Co? Kogo? Tej kelnerki? Tej małej suki? Odbiło ci. Ona nawet cię nie lubi. Pieprz się. Widziałeś, jak posłała mi całusa. Wielkie rzeczy. Przesłała całusa. Z nią jest inaczej. Emma to jest to, rozumiesz? Nigdy czegoś takiego nie czułem, synu. Emma? Tak. Daj spokój, stary. Co? Co? Nie kapuję. Chcesz tu zostać, ryzykując własnym życiem? Dla laski, której się nie podobasz, ale posłała ci całusa? Nie czaję. Nie, stary, to nie tak. A jak? Jezu Chryste. Jeszcze nigdy nie bzykałeś, co? Niech mnie szlak, Shelsberg. Jesteś pieprzonym prawiczkiem, a ja o tym nie wiem. Co z Hallie Morrison? Sugerowałeś, że zrobiliście to w szopie. Kurwa, nie wierzę. Mała dziwka. Nawet ona to sugerowała. O co chodzi, stary? Chyba nie jesteś pedziem. W sumie nigdy nie podejrzewałem, że lubisz od tyłu, ale...
Ta, jestem Pedziem, sukinsynu. Odpieprz się. Byłem z dziewczynami. Z kim? Hallie tak jakby mi obciągnęła. Hallie tak jakby ci obciągnęła? Jak? Jak odkurzacz? Użyła rąk? Użyła rąk. Ale trochę go ciągnęła. Ciągnęła? To nie jest obciągania. Zwaliła ci konia. Włożyła go do ust? Nie. Tak jakby. O Boże. Ile ty masz lat? 22 i ktoś raz zwalił ci konia? To straszne. Musimy pogadać. Wyluzuj, stary. Przecież to prawda, nie? Mały Shatzi jest prawiczkiem. I co z tego? Chcę, żeby ten pierwszy raz był wyjątkowy, a ty bzykasz wszystko, co się rusza. Wyjątkowy? Nieźle. Też chciałem, żeby pierwszy raz był wyjątkowy. Suka wzięła moją kasę i kazała mi spadać. Fajna breka, chłopaki. Ślicznie. Bierz kluczyki i ładuj. Jasne. Bierz to do ciężarówki. Jedziemy. Co jest, tłuściochu? Potknąłeś się? Nie. To co? Stawiasz się mała? Tak? Nie. Upuściłeś papierosy. Co? Wpierdolę ci. Co on tu do diabła robi? Zastępuje Tyrona. Dosyć tego. Wiecie, że szeryf próbował ich wczoraj zwerbować? Co? Tak. Chciał, żeby byli jego tajniakami. Marzy się praca w policji, tak? Nie. Powiedziałem mu, że tego nie zrobimy.
że bardziej boimy się ciebie niż więzienia. Jego zapytaj. Był przy tym. Słuchaj, mały. Raz mi podpadniesz, a odetnę ci język. I cię na nim powieszę, rozumiesz? Ty, kierowca, czas mija. Rusz się. Gotowy? Idziemy. Weź torbę. Cześć, cześć. Był to może mój kumpel? Nie, raczej bym zauważyła. Cholera. Pozwól, że coś ci poradzę. Trzymaj się z daleka od twarzy jego gangu. A co o nich wiesz? Emma mówiła, że Josh ma gdzieś dla nich pracować. I co z tego? Opowiem ci historię. Dwa lata temu jechała ze swoim chłopakiem, Royem, do Nowego Jorku. Tutaj zepsuł im się samochód. Nie mieli pieniędzy na naprawę, więc wkrótce wisieli twarzy i reszcie przysługę. Roy zaczął dla nich pracować. Dostarczał narkotyki i tak dalej. Pewnego dnia nie wrócił. Co się stało? Znaleźli go przy drodze, martwego, i nikt słowa nie powiedział. Odtąd Emma spłaca jego dług, a szeryf co zrobił? Szeryf Haggard? Na wypadek, gdybyś to przegapił, szeryf jest idiotą. Wciąż myśli, że to narkotyki, nie autobus, zabiły jego brata. A ty? Długo tu jesteś? Zbyt długo. Tu się urodziłam. Przykro mi. Zależy, co się robi z wolnym czasem. Dlaczego to ja mam być mrówką, stary? Nie wiem, koleś. Pewnie dlatego, że to najgorsza robota. Dlaczego jest najgorsza? Jak cię złapią, ty za wszystko odpowiadasz. Nikogo nie obchodzi, czy cię zastrzelą. Najważniejsze to wrócić z towarem albo kasą. Nigdy z pustymi rękami. Ciebie już kiedyś wsadzili? Jasne, za co? Prawie wszystko. Strzelaj, na pewno za to siedziałem. Morderstwo? Nie. Wszystko poza tym. Gwałt? Za to też nie. Czyli nie jesteś taki zły? O, rany, Josh. Dzięki za pochwałę. Po prostu mówię, że jesteś okej. Dzięki, doceniam. Słuchaj. Dasz kolesiowi paczkę i odbierzesz kopertę. Buzia na kłódkę i szybko się stamtąd wynoś. Jasne? Jasne. Mówię serio. Buzia na kłódkę i wynocha. Nic mu nie będzie. Tak myślisz? Tak.
Nikt nigdy jeszcze nie zniknął po pierwszym dniu. Ja znasz Josha. Potrafi pobić każdy rekord. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Słuchaj, to nie moja sprawa, ale muszę ci powiedzieć, bo Josh to straszliwy jeleń i sam ci nie powie. Podobasz mu się. Nie wiem dlaczego. Nie dałaś mu do tego powodu, ani nigdy się z nim nie prześpisz, ale cię lubi. Więc daj mu łagodnie kosza, okej? Wynucha. Muszę dodać, że nie jest zbyt doświadczony. Wynoś się. Jest prawiczkiem. Nie mów mu, że wiesz to ode mnie. Co tam, czarnuchu? Nic nowego, co robisz? Co się z tobą działo? Nic, wszystko gra. Nic, wszystko gra. Nagle jesteś luzakiem? Przestań się śmiać, jak wyciągnął żółtą taśmę, a ciało tego skurwiela obrysują kredą. Słucham? Gdzie jest mój kurwa sygnet? Spokojnie, nie wiemy nawet. Zamknij się. Stary, przykro nam, że zabiliśmy ci brata. Nie chcieliśmy, to był wypadek. Przesrane stracić brata bliźniaka. Wiem, jak to jest. Sam kiedyś straciłem chomika. Też bardzo cierpiałem. Ale to minie. Pieprzyć twojego chomika i mojego brata. Chcę swój pieprzony sygnet. Czy to był złoty sygnet z czerwonym oczkiem? Tak, gdzie on kurwa jest? Szeryf go ma. Zabrał wszystkie nasze rzeczy. Mamy je dostać jutro lub pojutrze. Ach tak. Coś ci powiem. Odzyskasz mój sygnet do jutra, albo w grze jest twój tyłek i twój tyłek. Wyglądasz jak Jimmy Olsen z sukinsynu. Cześć, zamawiasz coś, czy się rozglądasz? Zamknij się, dziwko, i podaj cheeseburgera. Wynoś się stąd. Oddajcie mi mój pieprzony sygnet. Jimmy Olsen. Ja mu dam Jimmy'ego Olsena. Zgłodniałeś? Umieram z głodu. Chcesz cheeseburgera? Jasne. Co jest? Mówiłeś jej coś? Nie, dlaczego? Co się nagle taka miła zrobiła? Skąd mam wiedzieć, stary? Może cię lubi? Jasne, wczoraj wkurzała się, jak jej cześć powiedziałem, nagle proponuje obiad i tak dalej. Co się dzieje? Sam się kurwa dowiedz. Znam raz jedną dziewczynę, która nagle bez przyczyny przyszalała z owczarkiem niemieckim. Fakt, że była napalona, ale ten pies nigdy nie zrobił dla niej nic miłego. O czym ty mówisz? Proszę. Dzięki. Dobra, stary, ja spadam. Zobaczymy się później. Spoko. Na razie. Wygląda pysznie. Tak? To co tu można robić wieczorami? Nie wiem. Nic. Nic? Na pewno coś się znajdzie. Na przykład co? Ty mi powiedz. Zapraszasz mnie na randkę?
Bo jeśli tak, to nie będzie łatwo. Musiałbyś przyjść do mnie do domu punktualnie, bo jak się spóźnisz, nic z tego. Można o 7:30. Okej. I jak poszło? Zawieźliście gdzieś narkotyki? Nie. Tak się tylko spotkaliśmy i... I co? To wszystko, stary, serio. Jasne. Co robiliście przez 5 godzin? Ssaliście sobie fiuty? Nie, przecież ci mówiłem. Pojechaliśmy do sąsiedniego miasta, posiedzieliśmy tam chwilę, zawieźliśmy parę rzeczy i wróciliśmy. Nic wielkiego. Nic wielkiego? Taki teraz gangster z ciebie? Jakby ci kolesie byli twoimi kumplami. O co chodzi, stary? Kierowca jest spoko, to kumpel. Kumpel, po jednym dniu jest dla ciebie miły, bo cię wykorzystuje. Jesteś zazdrosny, bo wybrali mnie, nie ciebie. Kurwa, stary, zamknij się. Co jest, syny? Nie boję się ciebie, nie jesteś taki mocny. Wszystko jedno, głupku. Zejdź mi z oczu, skurwiel. Wychodzę, baw się dobrze, jeleń. Mówi się jeleniu, idioto. Baw się dobrze na randce. Mam idealne, zdrowe ciało. Mam idealne, zdrowe, seksowne ciało. O Boże. Właśnie, że mam. Co za różnica. Niech cię szlak, Roy. Dlaczego mi to zrobiłeś? Kto tam jest? Kto tam jest? Cześć. O cholera. Wejdź. Przestraszyłeś mnie. Przepraszam. Masz goście? Nie. Nie. To takie głupie ćwiczenie z jednej książki. To są takie afirmacje. Mam się przez nie lepiej poczuć, ale nawet nie pytaj, czy działają. Spoko. A kim jest Roy? Cholera. Długo tam stałeś? Roy, nikt szczególny. Koleś, którego kiedyś znałam. Co się z nim stało? To wiedzą tylko twarz i Tyron. Odwróć się. No, odwróć się. Żartujesz, serio. Tuż przy jego twarzy, gdy spał. Podobno zabijał już za mniejsze rzeczy. Na pewno. Na twoim miejscu, kochany. Uciekłabym stąd przy pierwszej okazji. Myślisz, że żartuję?
Mówię serio. Dostajesz jedną szansę, żeby się stąd wydostać. Jak ją przegapisz, zostaniesz na zawsze. A ty dokąd pojedziesz? Do Nowego Jorku. Dlaczego do Nowego Jorku? To głupie. Nigdy dotąd nie mieszkałam w dużym mieście. Chcę być malarką. Mógłbym cię tam zawieźć, gdy będziemy wracać. Jeśli chcesz. Dzięki, ale twarz znalazłby mnie i zabił, więc nie wyjadę. Co tamka? Nic nowego. Szef pyta, czy chcecie dołączyć i się z nim napić. Spodobało mu się, jak pracujesz. Serio? Zajebiście. Kotku, chcesz napić się z chłopakami? Czy ty nie słyszałeś ani jednego pieprzonego słowa? O co ci chodzi? To moi kumple, kotku. Kumple? Jego szef jest mordercą, gwałcicielem i dealerem, kotku. Jakbyś miał trochę pieprzonego rozumu w głowie, uciekłbyś, kiedy się tylko da. Ja wracam. Przemyślcie to, okej? Emma, to tylko na chwilkę. Minuta z tymi kolesiami. Zaczekasz? Świetnie. Nie oczekuj, że tu będę, gdy wrócisz. Pieprzony idiota. Już idę. Jezu. Co jest, Żydku? Nie jestem Żydem. To mój kumpel. Ja nie. Nie za wcześnie? Mamy czas do jutra. Nawet nie myśl o wykręceniu się. Albo od razu wezmę kaucję. O nie, proszę. Bez kaucji. Nie wiem, czy szeryf odda mi wszystko na czas. Co? Słuchajcie, obiecuję, że jak tylko wszystko odzyskam, oddam go wam. Słowo. Pewnie, że oddasz, bo jak spróbujesz uciec, skroimy ci twój biały tyłek jak ta lala. Jak ta lala? Dobra, dobra. Mały gówniarz. Zajebisty towar, czarnuchu. Co? Absolutnie zajebisty. Jak mnie, kurwa, nazwałeś? Nie, jak stary. Nie, nie chrzań. Czy ty, kurwa, zwariowałeś? Nie wiem, co mówię, stary. Masz jakiś problem? Nie jesteś jak ja. Nie nazywaj mnie czarnuchem. Nie jesteś czarny. Jestem jak ty, ha. Wiem, o co chodzi. Gówno nie wiesz. Przestań mnie stresować. Będę robił, co chcę. Nie jesteś czarny i nie wiesz, jak to jest. Nikt tobą nie gardzi tylko dlatego, że masz inny kolor skóry. Byłem jedynym Żydem w całej szkole. I co, kurwa, z tego? To nie to samo, stary. Nienawidzę, jak ludzie mówią czarnuchu. Stary, chcę
chcę tylko powiedzieć, że powinieneś przestać udawać, że jesteś czarny. Bądź sobą. W porządku, stary. Przepraszam. Nie chciałem źle. Głupio się zachowałem, to wszystko. Pewnie nie wiedziałeś, co? Dlaczego nie masz dziewczyny, K? Nie wiem. Chyba nie spotkałem tej właściwej. Raz była taka jedna, mini. Stary, taka piękna blondynka z olbrzymimi cyckami. Gotowała jak rasowy kucharz, mówię ci. Miała wszystko, czego szukam u kobiety. Ale nie podobała jej się moja praca, więc odeszła. Stary, to był największy błąd mojego życia. Ale nigdy nie jest za późno, prawda? Cholera, wtedy było. To było 2 lata temu. Spadajmy stąd. Zapalisz jeszcze? Nie. Widzimy się jutro, tak? No właśnie. Muszę ci coś powiedzieć. Co jest? Chcę się z tego wycofać. Mojej pani się to nie podoba. Nie to, że nie chcę, ale wiesz, wszystko dla związku, rozumiesz? Jasne, stary, czaję. Ale twarz ma jedną zasadę. Mrówka zostanie mrówką. Zakochałem się, stary. Powiesz mu, K? Kurwa. Dobra, stary, powiem. Pieprzony rasisto. Dzięki, stary. Zobaczymy się kiedyś, nie? Zanim wyjadę. Jasne, stary. Kiedyś. Na razie. Kto tam? Kto tam do cholery? Emma, to ja, Josh. Sukinsyn. Jest druga kurna rano. Czego do diabła chcesz? Mogę wejść? Nie. Spójrz na siebie. Jesteś kompletnie pijany. Idź do domu i zadzwoń, jak wytrzeźwiejesz. Wynocha. Co? No dobra, możesz wejść. Tylko czegoś spróbuj, sukinsynu, a cię wykastruję, jasne? Chodź. Nieźle. Wprost ślicznie. Tak uważasz? Chciałbyś.
W sumie nieźle jak na tyłek. Tak, jasne. Mówię serio, wreszcie poznałam twoją lepszą połowę. Zastanawiałam się, czy jest w tobie coś dobrego. Posłuchaj. Przepraszam cię za ten wieczór. Zachowałem się jak dupek. Nie wiem, co mnie naszło. Myślisz, że kiedyś mogłabyś mi wybaczyć? Może. Powiedziałem im, że nie będę już dla nich pracował. Powiedziałeś twarzy, że odchodzisz? Powiedziałem kierowcy, a on mu powtórzy. To wspaniale. Ale wiesz, że to nie koniec. Mają zasadę, mrówka zostanie mrówką. Przynajmniej tak powiedzieli Royowi. Spokojnie, mamo, znają zasady. Tak? Jakie zasady? Nie wkurzaj MJ. Kogo? Małego Josha. No wiesz. Tak, jasne. Widzę tu małego Josha. Słuchaj, zaczekaj, a ja przyniosę ci opatrunek. Możesz się położyć na łóżku, ale zostaw miejsce dla mnie, okej? Obudziłeś się? Tak. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Obróć się. Niech tam zajrzę. Muszę zmienić ci opatrunek przed pójściem do pracy. Nie, w porządku. Sam to zrobię. Nie bądź głupi. Mnie to nie przeszkadza. Chyba, że wolisz, żeby zrobił to chudzielec. Zabawne. Posłuchaj. Przepraszam za wczoraj. Zachowałem się jak osioł. Nie ma sprawy. Byłeś całkiem słodki, zwłaszcza twój tyłeczek. Obróć się i daj mi spojrzeć. Dobra. Trzeba tylko... trochę przetrzeć i zmienić. Przepraszam. Zmienić opatrunek. I gotowe. Skończyłam. Dziękuję. Nie ma za co. Dobra. Muszę iść. Nie chcę się spóźnić do pracy. Możesz zostać, jeśli chcesz. Wrócę po lunchu. Okej. Co ty sobie do diabła wyobrażasz? Przepraszam, przepraszam, ty sukinsynu. Powinnam ci przyłożyć, przepraszam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, przysięgam. Przepraszam.
powinniśmy tego robić. Muszę iść do pracy, tak. Mogą mnie wylać, tak. Podobają ci się? Tak. Cóż, może zrozumieją. Co? Nie wierzę, że całuję się z kolesiem, który jeszcze nie zaliczył. Kto ci powiedział? Proszę cię. Mogę za niego dostarczyć towar. Dzieciak wisi mi całą wystawę. Chcesz sam za nią zapłacić? Żaden gówniarz stąd nie wyjedzie, zanim nie spłaci długu. Rozumiesz? Rozumiem. Obudź się, durniu. Zabierz ze sobą świra. Dzieciak ma tu być za godzinę. Zrozumiane? Tak jest. Panie. Szeryfie? Dzwoni Fred Brandy. Weed, zabieraj ten chudy tyłek zza biurka. Tak, Fred. Nie, nie. Ani śladu. Wiem, wiem, wiem. W porządku. Dobra, pogadamy później. Weed, słucham. Idź, powiedz chłopakom. Dzień dobry. Gdzie wczoraj byłaś? Jak on ma na imię? Chyba nie ten tłusty barman Frank. Nie, och, Heda. Więc kto? Masz tu niemal naszyjnik. Później. Później? Później. Cześć, chudzielcu. To za napiwek. Nie ma sprawy. Siemanko. Dzień dobry, Emo. Powiedziałem dzień dobry, Emo. Cześć, Weed. A wy? To proszę. I daj powąchać meteczki. Jesteś obrzydliwy. Powinni cię byli wykastrować. Kurwa. Co tu robisz? Szeryf kazał mi powiedzieć chłopakom, że mogą odebrać samochód. Chyba są wolni. Serio? Alleluja, Bogu dzięki. Jak leci? Cześć, co słychać, stary? Oh,
Co się stało? Umarł ktoś? Josh, wypadamy stąd, stary. Weed mówi, że w samochodzie niczego nie znaleźli, więc możecie stąd wyjeżdżać. Cudowne wieści, co? Na pewno dokładnie szukaliście? Nie znaleźliście niczego, co powiązałoby nas z handlarzami narkotyków? Może sprawdzę jeszcze raz. Wcale nie musimy od razu wyjeżdżać. Mamy jeszcze tydzień ferii. Mógłbym zostać, jeśli chcesz. Myślałem, że moglibyśmy spędzić razem więcej czasu. Nim wyjadę. Żebyś jeszcze zaliczył przed wyjazdem? Nie o to chodzi. Zapomnij, wyjeżdżacie stąd, więc do widzenia. Ale co? Myślisz, że się we mnie zakochałaś? Tak. Co? Zwariowałeś chyba, wiesz? Robimy to raz na tylnym siedzeniu, a ten od razu zakochany. Nie na tylnym siedzeniu, tylko w twoim łóżku, godzinę temu, dwa razy. Co za różnica? Dlaczego mi to robisz? Na wyjazd stąd ma się tylko jedną szansę. To twoja szansa, nie zmarnuj. Nie wierzę, że mi to robisz. Zakochałem się w tobie. Uwierz. Pięknie. Po prostu pięknie. Niewiary, kurwa, godne. Wciąż tu jest, stary. Najwyraźniej jesteśmy sobie przeznaczeni. Twarz będzie chciał z wami pogadać, zanim sobie odjedziecie. Zdecydowanie chcieliśmy się pożegnać. Co my go, kurwa, obchodzimy? Josh, nie widzisz, w kogo on celuje? Wziecie mu kasę za całą dostawę. Byłby zły, gdyby się dowiedział, że chcecie wyjechać, zanim się rozliczycie. Lepiej chodźcie ze mną. Pospieszcie się. Dupotwarz zabrał Emmę i przed chwilą odjechał. Mówi, że macie u niego dług. Nigdzie nie pójdziecie, sukinsyny, póki nie odzyskamy naszego sygnetu, ludziku Michelin. Tak, ludziku Michelin. Własność prywatna. Dziękujemy panu bardzo. Musimy się zbierać, robi się późno. Chcemy ominąć korpus. To dosyć drogi sygnet, synku. Skąd go masz? Ode mnie. Prawowitego właściciela. Zamknij się, durniu. Tyron ukradł go mnie wieki temu. Nie spodoba wam się to, ale ja go wezmę. Musimy się zbierać, więc... Posadź ją.
Nie. Zwiąż jej stopy, ty mała dziwko. Puśćcie mnie dla niej. Roy mówił, że jesteś niezła w łóżku. Czas sprawdzić. Daj spokój, stary, wyluzuj. Ona nic nie zrobiła. Masz, kurwa, jakiś problem? Po prostu wyluzuj, dobra? Twarz chce z nami rozmawiać. Chodź, stary. To nie ma sensu. Powinniśmy wezwać jednostkę specjalną. FARC jest jednostka specjalna? Nie. Damy radę. Chodź, stary. Idziemy. Wolnego. Pomyłka, przyjacielu. Chyba dość już na dziś. Przeżyliśmy. Ja tu zostanę. Będę pilnował Steli. Chyba żartujesz, a co ze mną? A jeśli ją zgwałcą? Cóż, to nie będzie jej pierwszy raz, prawda? Powinienem ci wpierdolić, stary. Nie bądź chujem. Niemiło było z twojej strony, Samuel. Przepraszam, okej? To jego laska, nie moja. To chyba nie najlepszy pomysł, żebym ryzykował życie dla jego panny. Poza tym właziłbym tylko w drogę. Im mniej, tym lepiej. Nie wierzę. Lepiej uwierz. Idziesz sam. Zresztą masz sygnet. To uczciwa wymiana. Nie ma się co martwić. Dobra. Co tam robisz, chłopcze? Jeszcze nie skończyłeś? Ruszasz się coraz wolniej. Ty nic nie robisz, tylko mielesz jęzorem. To rusz dupę i zobacz, jak ja to robię. Otworzyłabym sukinsyna w 3 sekundy. Nareszcie, wolniej. Imponujące, synku. Prawie jak zawodowcy. Na razie, sukinsynu. Jesteście aresztowani. Do mnie mówisz? Pytam, czy do mnie mówisz? Co tu robisz? Nie wiem, martwiłem się. Przyda ci się wsparcie. Serio? Dzięki. Martwiłeś się? Sam pomyśl, na co się porwasz. Za mną może będzie trochę łatwiej. Chyba nie powinienem ci mówić, ale bardzo się boję. Nie ma sprawy, stary, ja też. Może nie będę już miał szansy ci powiedzieć, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. Kocham cię. Kocham cię, stary. Spokojnie, spokojnie. Gdzie jest Stella? W samochodzie.
Myślisz, że to bezpieczne? Dla ciebie? Raczej nie. Dzięki. Nie mamy wyboru. Trzeba uratować laski, nie? Gdzie kurwa jest twój chłopak? Zostaw mnie, gdzie on jest? Skąd ty masz? A jak myślisz? Zabiłeś go, skurwysynu. Odbierał mi kasę. Nie udawaj zdziwiony. Dorwaliśmy go, jak wsiadał do autobusu z 2 kilogramami koki, ale bez ciebie. Zostaw ją. Spokojnie, patyczku. Ostrożnie z tą spluwą. Jeden strzał i to miejsce może wylecieć w powietrze. Jasne. On kłamie, Josh. Nie wierz mu. Nie rób tego, Jay. To prawda. Sygnet za dziewczynę. Pokaż. Ładny sygnet. Stoi. Serio? Dobra robota, stary. Rzuć broń. No już. Zamkniesz się, kurwa? Niech to jeszcze raz usłyszę. To moi kumple, stary. Zaraz ci przyłożę. No dawaj, uderz. Chciałbym to zobaczyć. Masz szczęście. Myślisz, że po nas wrócą? Nawet jeśli nie, to chyba najmniejsze zmartwienie. Dałbyś radę wstać? Tak. Widzę tam ostrą krawędź. Jeśli tam dotrzemy, może uda mi się nas uwolnić. Spróbuj. Dobra, idź prosto. Do tyłu? Tak, tędy. Powoli. Dobrze. Cofnij się. Cofnij. Jezu Chryste. Dobra, stój. Cofaj. Do przodu. Idź do przodu. Złamiesz mi kręgosłup. Teraz tańcz, jak to zwykle robisz. Rusz się. Trochę bliżej. Dobrze. Już prawie. Puszcza. Zostaw ją. Zamknij się, słuchaj, albo będziesz następna. Podoba ci się, co? Podoba? Podoba się? Zabiję cię. Ja cię, kurwa, zabiję. Jak się uwolnili? Biegiem. Podoba ci się? Od kiedy to taki z ciebie święty kierowca? Tak myślałem, że zabili Roya, ale nie miałem dowodu. Jak wreszcie to powiedzieli, nie mogłem dłużej wytrzymać. Święty nie jestem, ale nie jestem też mordercą. Uciekajmy stąd.
Idźcie tędy. Szybko, chodźcie. Moje lalunie. Cholera. Gdzie się niby kurwa wybieracie? Świetnie. Świrnięte bliźniaki. Właśnie do was szliśmy. Kogo nazywasz świrem? Gdzie mój sygnet, gówniarzu? Co ty do diabła robisz? Będziesz się stawiał idiotą? Tak myślałem. Gdzie mój sygnał? Dupotwarz, kurwa. Dupotwarz? Co to kurwa jest dupotwarz? Dupotwarz to ja. Kurwa. Tyron nie kłamał. Ja pierdzielę. Twarz jak dupa. Masz mój sygnet, sukinsynu? Masz coś mojego? Sharon. Sukinsyn myśli, że żartujemy. Dołóżmy mu Jerome. Chwileczkę, Tyron. Sharon i kto? I Jerome, sukinsynu. Zaraz skujemy ci tyłek. Jezu, stary, żyjesz? Tak. Wykrwawiam się na śmierć, ale żyję. Zaczekaj tutaj, a ja znajdę wyjście, okej? Dobra. Pieprzona dziwka. O cholera. Kurwa, stary, co mam robić? Wciągnij mnie, spadam. Stary, pociągniesz mnie za sobą. Nie dam rady, potrzebowałbym dźwigu. Pomóż mi, kurwa. Dobra, nie ruszaj się. Szybko. Odpal samochód, spadamy stąd. Dokąd idziemy? Do Lexington. Wysadzimy to miejsce. A co zresztą? Pieprzy dziwy. Podciągnij się na tym. Próbuję. Jasny gwint. Cięższy już nie możesz być. Przestań płaznować. To trzeszczy, jakby miało zaraz runąć. Nie zdziwiłbym się, co? Mówię, że zdziwiłbym się. Cholera. Stary, nie chcę tu umrzeć. Wyluzuj, dobra? Jesteś w dobrych rękach. No już, podciągnij się. Myślałam, że znasz drogę. Znam. Ciężko ją znaleźć w tych pieprzonych ciemnościach. Gdzieś tu jest tylne wyjście. Pójdę przodem i poszukam. Idź, zaczekajcie tu. A co z chłopakami? Nie wiem, wrócimy po nich. Są tacy słodcy, prawda? Ten mniejszy wygląda jak koker z panią mojej babci. Nazywał się Pepper. A ten większy przypomina Bernardyna, tego, co ratuje ludzi. Stella, opanuj się.
Kończysz już? Właśnie skończyłem. O kurwa. Ty. Do mnie. Tak jest. Nawet o tym nie myśl, pateczku. Otwieraj buzię, słoneczko. Skurwiel. Pięknie. Podoba się? Zdejmij mu spodnie. Wysadzimy go. Wygląda jak kaczka, nie? Wsadźcie mu głębiej, a zakwiczy jak świnia. Matt, łap za linę. Chudzinkę też tak urządzimy. Ej, jak coś się tu pali, to znaczy, że wszystko eksploduje? Co? Kurwa. Głupi Meksykaniec. Ty tu czekaj. Nie wysilaj się tak, pateczku. Twój kumpel ma w ustach laskę płonącego dynamitu. Pomyśl przez chwilę o nim. O kurwa, stary. Ostrożnie, tylko ostrożnie. Przykro mi, stary. Rozwiąż mi ręce. O Boże. Daleko to sięga? Nie chcesz wiedzieć. Pomóc ci? Stary, błagam. Zdarzają się w życiu chwile, kiedy facet sam musi sobie poradzić. Gdzie dupo twarz? Podpal to i spadamy stąd. Dlaczego ja mam to robić? Ten sukinsyn zaraz się ocknie. Musimy uciekać. Zrób to. Ty to zrób. Myślałem, że ty będziesz chciał. To nie mnie przezywał. Ale nie mnie wetknął dynamit w tyłek.
Słuszna uwaga. Nie mogę, stary. Nie jestem mordercą. Ja też nie. Jesteś. Zabiłeś Tyrona i nas w to wpakowałeś. Możesz zabić jego wspólnika i nas uwolnić. Śmiało. Dobra. Masz tu patyczek, sukinsynu. Chodźcie. Chwyć Zelinę, stary, i ja za tobą. Nie mogę sobie. Pęknie, Josh, zginiemy tutaj dalej. Nie mogę. Idź, Sammy, i ja za tobą. Pieprzony końca z ciebie, obiecuję. Przysięgasz? Na pianę? Dobra. Patrz na mnie, to proste. Teraz ty. Dasz radę, kotku. No dalej, Josh. Nie dam rady, idźcie. Josh, spójrz na mnie. Ty tu kurwa umrzesz. Chodź, złapiemy cię, obiecuję. Proszę cię, kotku. Przysięgałeś na życie tym. Złap Zelinę, złapię cię. Złapiemy cię. Skacz, kotku. Nie mogę. Uciekajcie. Josh, dasz radę. Bądź silny. Josh, okłamałam cię. Kocham cię. Proszę, skacz. No. Dobra robota, stary. Dzięki. I po wszystkim. Rozpieprzyliście mi Versace. Pieprzyć to. Gdzie jest mój kurwa... Sygnet? Jezu. Tutaj jest, patrz. Wybacz to zamieszanie. Oddaj mi go. Cześć, złotko. Mama się stęskniła. Zaraz ci przyłożę. Przestań z tym mój sygnet. Trzymajcie się. Musimy lecieć. Na razie. Miłego dnia. Pa. Przykro nam, że zabiliśmy Tyrona. To naprawdę był wypadek. Jakiego Tyrona? Spotkamy się kiedyś, nie? Jay? Masz mój numer, stary. Zadzwoń. Wypijemy, zapalimy, powspominamy. Może kiedyś zadzwonię. Mam nadzieję.
Pamiętaj, żeby być sobą, okej? Spoko. Panie i panowie, pokój z wami. Trzymaj się, cześć. Dzięki za wszystko, Stella. Jesteś niesamowita, wiesz? Przestań, Samuel. Ty też. Jesteś moim bohaterem. Tak tylko mówisz. Przecież niczego nie zrobiłem. Zrobiłeś, twardzielu. Będę tęsknił. Ja też. Nie zmienisz zdania? Na pewno? Mogłabyś mieszkać u mnie, aż się urządzisz. Nie mogę. Mam parę rzeczy do załatwienia. Proszę. Zobaczysz, że będzie warto. Nie mogę. Jasne, że możesz. Nie masz tu po co zostawać. Zamknij się. Mam swoje życie. Jakie życie? Nawet nie zaczynaj. Nie twoja sprawa. Jedź. Proszę. Ale zadzwoń czasem. Dobrze? Chudzinko? Jasne, że zadzwonię. Josh, stary, wyjedźmy dzisiaj. Wciąż cię kocham. Wiesz o tym? Jedź. Na pewno. Jedź. Kocham cię. Chwilę ci zajęło. Nawet nie zaczynaj. Nie będę. Przysięgam. Dobra.
Ej, Vanilla, a co twoi stara na to powie? Kto? Laska, co z tobą mieszka i wciąż się nam nie śni, żebyś ją widziała? Uwielbia mnie. Kto to jest? Czy jest twoja siostra? Dobra, już przepraszam. Mówiłem ci, Sammy, o mojej rodzinie mów co chcesz, ale nie nazywaj mnie Vanilla Ice, głupku. Reżyseria. Jesteś najlepszy. Hey, Weed! Rusz tu swój chudy tyłek.